Dziś pierwszoligowiec w nieco innym anturażu. Gościmy w siedzibie naszego partnera, firmy VitaSport, czyli jednego ze sponsorów naszego wirtualnego menadżera VitaSport Fantasy Pierwsza Liga. Anturaż nieco inny, ale poziom i atrakcje jak zwykle, na najwyższym poziomie. Krzysztof Budka, zaczynamy! Oto pierwsza wiosenna ofiara. Wyprzedzając Państwa pewnie pytanie, nie wiem co się wydarzy i jak będzie wyglądał poniedziałek w drutek zbytowi. Najbliższy czas pokaże. Do poniedziałku nie trzeba było jednak czekać, bo Tomasz Kafarski z posadą pożegnał się już w sobotę. Zresztą czarne chmury nad głową tego trenera zbierały się już od dłuższego czasu, więc w zasadzie ta decyzja nie dziwi. Tylko 4 punkty w 8 ostatnich meczach i w efekcie 14 miejsce w tabeli Duplexu Bytowi. Cóż, inaczej chyba nie dało rady. Ostatnią szansą dla Kafarskiego miał być mecz ze Stalą Mielec. Ale wygrać się nie udało, mimo iż Bytowia prowadziła już 2-1 i przez niemal godzinę grała z przewagą jednego zawodnika. W Bytowie szybko znaleźli strażaka, no ale trzeba przyznać, że daleko nie szukali. To Adrian Stawski, asystent u Kafarskiego, a wcześniej u poprzednich trenerów w Bytowi, Pawła Janasa i Waldemara Walkusza. W tym klubie pracuje już 7 rok, więc zna zespół zna jego, a teraz zobaczymy, jaki z niego strażak. Jak krew z nosa w tej rundzie idzie Katowicom. W poprzednim odcinku żartowaliśmy, by Jerzy Brzęczek zmienił tę stylową marynarę, bo to może ona przynosi pecha i zamiast zwycięzcy są remisy. No i Brzęczek marynarę zmienił. Ale wyszło jeszcze gorzej, bo w Sosnowcu nawet nie było remisu, tylko porażka 0-1 z Zagłębiem. Na tego gola Michał Fidziukiewicz czekał prawie 300 dni. Kontuzja i długa rehabilitacja sprawiły, że rundę jesienną miał z głowy. A trener Dariusz Banasik, po laniu, jakie w poprzedniej kolejce Zagłębiu sprawiła Sandecja, wprowadził małą rewolucję. Postawił co nieco na głowie, wymienił 7 ogniw i poskutkowało. Zobaczymy, na jak długo. A co u lidera? Jak to co? Bez zmian. Chojniczanka, jak zwykle na maksa, utrudnia sobie życie. Na szczęście trafił mnie w miesięcz po rogowie. Jeżeli by ta noga była trochę niżej, to nie chcę myśleć, co by się stało, bo naprawdę ten atak był na wyprostowanej nodze, no ale takie jest już życie piłkarza. Cieszę się, że udało mi się z tego ataku wyjść, całą mogłem kontynuować grę. Była 19 minuta, Zawistowski wyleciał z boiska. Ale Chojniczanka cały czas sprawiała wrażenie, jakby było jej bez różnicy, czy gra w 10, czy w 11. Efektem ten gol Jacka Podgórskiego. I pewnie Chojniczanka zwycięstwo dowiozłaby do końca, gdyby nie ten, jak mawia klasyk, jeden, jedyny błąd. Zły wślizg Piotra Kieruzela i stało się. Chojniczanka nie wygrała więc już od 5 kolejnych spotkań, ale nadal jest liderem, choć za jej plecami ścisk niebywały. Po raz pierwszy tej wiosny Miedź nie dostała karnego, choć akurat w Suwałkach nie był ten karny jej do niczego potrzebny, bo i tak wygrała. Co prawda po golu, który padł w nieco kontrowersyjnych okolicznościach. Oczywiście ta bramka ustawiła spotkanie, bo popełniliśmy jednak błąd przy tym stałym fragmencie. Oczywiście jeszcze będziemy to analizować. Patrząc na tę bramkę z tego ujęcia, też nam się wydaje, że Grzegorz Bartczak był na spalony. Ale przeprowadziliśmy szybkie śledztwo bez żadnej tam zaawansowanej technologii i wyszło nam, że gol został zdobyty jak najbardziej prawidłowo. A to człowiek, który w Zabrzu robi za Midasa. Czego się nie dotknie, zamienia w złoto, a konkretnie w bramki. Łukasz Wolsztyński. To, no, piłka szuka mnie, piłka po prostu siedzi mi na nodze, no co mam więcej powiedzieć. Wszystkie 4 bramki dla Górnika tej wiosny padły po strzałach właśnie Wolsztyńskiego. Tym razem chłopak pogrążył Sandecję, która przecież miała być nie do zatrzymania. No właśnie, to co się z tą Sandecją stało? Musieliśmy pokonać swoje takie problemy, które nam się też pojawiły, bo dzisiaj były takie 2 wymuszone zmiany w składzie, a zawsze jak się robi zmiany, to czasami się
gdzieś ten mechanizm zacina i tak to dzisiaj było. Teraz przenosimy się do Głogowa. W tamtym sezonie, w tej szatni, mój jest ten kawałek podłogi, ładnie odśpiewali piłkarze rozwoju. Mój jest ten kawałek podłogi! Nie! Teraz śpiewali zawodnicy Wisły Puławy. Co innego, ale z podobnym entuzjazmem. Bo to, co zdarzyło się w końcówce meczu z Chrobrym, rzeczywiście uzasadnia tę niesamowitą radość. Do 87 minuty gospodarze prowadzili 1-0, ale potem wszystko w swoje ręce wziął Sylwester Patejuk. W Głogowie nikt jednak na razie nie panikuje. Jak mówi trener Mamrot, wszystko jest pod kontrolą. No, może poza odpowiednią liczbą punktów. Tak czy inaczej, Chrobry dla poprawienia sobie nastroju w weekend gra sparing z Lechem Poznań. Pierwszy punkt tej wiosny wywalczył Kluczbork. Na razie to oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale może to takie światełko w tunelu. Tak czy inaczej, brawa za grę do końca. W Dziądzu Olimpia rzutem na taśmę pokonała Tychy. I tak naprawdę to do końca chyba nie wiadomo, o co ta Olimpia gra. Niby trener Paszulewicz wciąż powtarza, że tylko utrzymanie, ale przecież do miejsca gwarantującego awans traci tylko 4 punkty. A jak znamy Karola Angielskiego, to jeszcze w tym sezonie kilka goli strzeli. Na koniec 6 goli piłkarzy z Tomin. 5 z nich wpadło do właściwej bramki w meczu, po którym trener Dariusz Kubicki powiedział, że chce jak najszybciej o nim zapomnieć. I w sumie trudno mu się dziwić. Z Tomin znicz 5-1. To jeszcze rzut oka na tabelę pierwszej ligi i oczywiście meldunek z naszej Vitasport Fantasy pierwsza liga. Tak wygląda Dream Team 22 kolejki. A to zwycięzca tej kolejki FC Brykiety. I jest też nowy lider w klasyfikacji generalnej, Keram 77. A ja przypominam, że wciąż warto dołączyć do naszej zabawy. Rejestracja i założenie drużyny pod tym adresem. Na dziś to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. A teraz łapa w górę i dawaj suba.